I choć brzydka jest pogoda, a nam z nieba leje woda, to o tradycji pamiętamy i koszyczki poświęcamy. Tym akcentem chciałem Was przywitać w Kościele Polskim Świętego Stanisława, w którym jak co roku, to jest jedyne miejsce, w którym Polacy tradycyjnie święcą pokarmy świąteczne. Jest nas dużo, są różne koszyczki, może nam się uda coś zobaczyć i porozmawiamy o tradycji polskiej, która jest od wieków kultowana również tutaj w Rzymie. Wyrażoną przez świętego Pawła Apostoła tymi słowami: czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Spożywanie posiłku jest też czynnością świąteczną i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu i który po swoim zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego, świąt tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. I błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech wstąpi na Was i pozostanie na zawsze. Amen. Wielka Sobota, święcimy pokarmy, to stary polski zwyczaj i on nie ginie także u Polaków, którzy są poza granicami kraju, a tym bardziej w Rzymie, w polskim kościele świętego Stanisława, gdzie mimo deszczu już masę Polaków przyszło, żeby poświęcić pokarmy. Ta tradycja jest nie tylko symboliczna, jest to coś, co wiąże nas nadal poza Polską, z Kościołem i z polskością. Nie ma takiej tradycji gdzie indziej. Włosi nieraz z radością przychodzą, żeby przyjrzeć się, jak to się odbywa. U nich w kościołach tego nie ma. Pamiętajmy o tym, że to jest prawdziwie polskie i dobre, a no, wszystkim Państwu chciałbym złożyć życzenia radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Ta pewność, że Chrystus zmartwychwstał, niech nam dodaje radości w życiu, której czasami brakuje. Jest to rok szczególny. Nie tylko normalny rok, w którym cieszymy się ze Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to rok stulecia odzyskania niepodległości. Polska też zmartwychwstała w 1918 roku, mimo że nie miała wielu przyjaciół i sojuszników. A zmartwychwstała również, a raczej zaczęła zmartwychwstawać od 1978 roku, kiedy Karol Wojtyła, arcybiskup krakowski, został Janem Pawłem II, który naprawdę przemienił oblicze świata, a 40-lecie tych wielkich chwil obchodzimy w tym roku. Raz jeszcze wszystkiego dobrego. Dziękuję panie ambasadorze. Święta wielkanocne to święta nie tylko chrześcijan, dlatego że to jest największe święto ludzkości, gdyż jeżeli istnieje zmartwychwstanie, to zmartwychwstaną nie tylko chrześcijanie, ale zmartwychwstaną wszyscy. Oczywiście kto do radości, a kto do nieradości wiecznej, to już zależy od nas i w tym wyraża się właśnie ta najwspanialsza rzecz, którą otrzymaliśmy od Pana Boga, nasza wolność. I Bóg, szanując naszą wolność, zaprasza nas do zmartwychwstania w radości wiecznej. Dlatego też życzę wszystkim, ażeby zrozumieli wartość tego daru Bożego, wartość zmartwychwstania, wartość tych świąt, które w sposób taki tradycyjny, czy mniej tradycyjny, ale najwspanialej to jest właśnie, żeby były przeżywane te święta w sposób tradycyjny, taki, jak to się mówi, nasz polski. Oczywiście w tym roku przeżywamy te święta w sposób szczególny, dlatego że jest to po
tylu latach niewoli, jak gdyby święto zmartwychwstania państwa polskiego, czyli 100 lat od odzyskania niepodległości. Życzę wszystkim, ażeby zrozumieli, co znaczy wolność, ażeby tej wolności bronili, a tym bardziej, żeby zrozumieli, co znaczy wolność na wieki, to znaczy szczęśliwość w życiu z Bogiem po naszym zmartwychwstaniu, do którego wszyscy jesteśmy zapraszani. Szczęść Boże, wesołych świąt. Co my mamy w tym koszyczku? Pokaż nam, kochany. Czyli tak, mów co jest. Co jest? Jest kiełbaska, jest chrzan, jest pieprz, jest sól, jest jajko, jest chleb, jest babka, jest baranek. Co tam jeszcze mamy? To żona wkłada. Jest babeczka. Kiełbasa, jajko, chrzan, chleb. Czyli na bogato. Słuchaj, no. A czy coś w tym koszyku jest takiego z waszych tradycji, na przykład domowych, co mama wkładała do koszyka, babcia? Zazwyczaj to był chrzan, babcia. Był chrzan, tak? A skąd z Polski jesteś? Z Zamościa. Zamościa, czyli w Zamościu można powiedzieć, że królował chrzan. Chrzan. Dobrze. Dziękuję ci bardzo. Nie ma zdrowy i wesołych świąt. Wzajemnie. Nawzajem. No, słuchajcie, dziewczyny, z tego co wiem, mama z córką, ale się pogubiłem, nie wiem, gdzie mama, gdzie córka. Takie piękne dwie kobiety ze mną. Mama, to jest córka. Też niech będzie. Dobra, słuchajcie, kochani, co macie w koszyczku? Jest tak, w koszyczku tradycyjnie mamy baranka upieczonego i przywiezionego specjalnie z Żywca tutaj do Włoch, bo tutaj nie ma baraneczku. No, barany. No. Także jest baranek. Tradycyjnie są jajeczka, już troszkę roztłuczone, ponieważ taka tradycja u mojego męża, żeby być zdrowym, to trzeba było roztłuc jajko na głowie. Tak? Więc tak, już zdążył to zrobić. Ja pamiętam, że się walczyło na jajka. No to akurat nie wiem, natomiast dobrze. U męża taka tradycja w domu. A mogę się zapytać, o czyją głowę rozwalał te jajka? Nie. Każdy komuś, tak? Także są trzy rozbite jajeczka. Co, zawsze był owoc. Zawsze była jakaś wędlinka, więc tutaj jest kawanosik, bo troszkę więcej kiełbaska miejsca zajmowała, więc kawanosik został włożony. No i tradycyjnie sól. Jedno jajeczko jest świeże, dzięki Bogu nie trafiło się w to rozbite, bo byśmy tutaj ładnie wyglądali. A czemu jest świeże? Dlatego, że z tego jajeczka poświęconego jutro będziemy robić jajeczniczkę. Można powiedzieć, że to jest taka tradycja żywiecka. Tak, to jest od nas. I to samo, znaczy to samo. Było też w tym koszyczku u twojej babci, u twojej mamy tak samo, coś. To znaczy, tu już jest troszeczkę pomieszane, pół Żywca i pół Żywca, bo ja pochodzę z innej części Żywca. Że Żywiec taki mały, są dwie dzielnice? Tak. Jest dzielnica Zabłocie i dzielnice tak zwanych Putoszy. Więc ta część z tym jajeczkiem surowym to są Putosze, natomiast i z rozbijaniem też, natomiast mamy, moje Zabłocie... Czyli można powiedzieć ogólnie tradycja żywiecka, Żywiecka mieszana. A przy okazji, dlaczego są takie dwie nazwy tych dzielnic? Jak już jesteśmy przy... Ojej, to wiesz co, to... Do historii nie, trzeba nie, tak, do historii trzeba wrócić, ale... Ale to nie było na to, że w Zabłocie, bo mieszkali kiedyś... Żywiec dzieli Soła, rzeka. I po jednej części jest Zabłocie, gdzie bardziej... Wylewała była się... Nie. Ta się rzemieślnicza i kiedyś, bardzo dawno temu, była bardziej żydowska. Tak? Aha. Natomiast ta część druga, no tam stał zamek był bardziej tak, część miejska, tak. Szlachta. A baranek to z której strony jest? Nie, baranek jest ogólnie z Żywca. Jest dobrze, żebyś nie wiem, bo będą się później kłócić w tych czasach, wiesz, zawsze, nie, czemu tak, czemu nie. Czyli baranek, piękny koszyczek, fajny, tak. Bo tradycyjny. Życzę wam zdrowych i wesołych świąt. Dziękujemy. I słonecznych. Słonecznych. Bo no słoneczne, mają być słoneczne. No życzę wam, żeby te jajka już są rozbite, czyli macie... W Amalfi jutro, także słuchaj, no miejmy nadzieję, że nie będzie padało. Znaczy w Rzymie nie będzie padało. Ale w Amalfi pada. Trudno, no samo życie tak zwane. Dziękuję jeszcze raz, zdrowych i wesołych świąt. Trzymajcie się, no cześć, pa. Cześć dziewczyny.